witajcie drodzy kochani. Chciałem wam kilka słów opowiedzieć o niebezpieczeństwie, które idzie z południowej Ameryki i również z Afryki do Europy. Mowa będzie o używaniu magii, czarnej magii i makumby i magii afrykańskiej, właśnie jak również i azjatyckiej, nie zapomnijmy o tym, właśnie w Europie i oddziaływanie tych rodzajów magii na ludzi, ponieważ są osoby, które używają różnego typu magii i na swój cel ekonomiczny. Ja dodam tutaj, miałem taką historię w Hiszpanii, że był taki jeden pan, się nazywał pewien Abdul, który spowodował, że pewna osoba, która była zakochana w swoim mężu, który po prostu ten mąż odeszedł, no jakby straciła środki finansowe, 24 tysiące euro na cel finansowy właśnie na takiego maga. Oczywiście ten mag jej wcale nie pomógł, tylko po prostu wziął jej pieniądze, przejął jej pieniądze. Oczywiście miał na to system, dał jej pewien talizman, twierdzą, że ten talizman spowoduje, że mąż wróci. Oczywiście ten talizman był z jakiegoś nasienia, z jakiejś rośliny. Dzięki właśnie nasieniu tej rośliny kobieta cały czas oddawała swoje pieniądze temu panu. Ja podejrzewam, że nawet politycy w Unii Europejskiej również są w jakiś sposób, to są oddziaływania magiczne robione na tych polityków, że oni zachowują w taki zupełnie inny sposób. Uważam, że nie we wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach mogą być po prostu dani politycy z naszej Europy manipulowani właśnie takimi rodzaju magiami, czy to magią afrykańską, czy magią południowoamerykańską, brazylijską, makumbą. I przestrzegam was, drodzy kochani, przed zawieraniem pochopnych znajomości z osobami z południowej Ameryki i zawierania pochopnych znajomości z ludźmi z Afryki Północnej czy Centralnej, ponieważ ci ludzie znają się na pewnych rzeczach, o których wy nie macie zielonego pojęcia. Istnieją pewne krople, które można dodać pewnej kobiecie do picia i dzięki tym kroplom po prostu kobieta będzie jakby myśleć tylko o tym jedynym mężczyźnie, a nie o innym. I wielokrotnie to zostało wykorzystywane przez panów z Afryki, żeby po prostu wziąć związki małżeńskie z ludźmi, z kobietami z Europy. Dlatego przestrzegam was, drodzy kochani, ponieważ ten temat jest bardzo istotny, żebyście wiedzieli o tym. Ci ludzie, nie mówię, że wszyscy Afrykańczycy, ale wielu z nich zna się bardzo dobrze na typach magii, które są obowiązujące w Afryce. Ja dodam, że w telewizji hiszpańskiej ukazał się program, gdzie był pokazany pan Afrykańczyk, który uciekł z Afryki do Europy, do Hiszpanii. Był to albinos, był to Afrykańczyk o białej skórze i blondych włosach. I jego po prostu wykorzystywano w celach magicznych w Afryce i on po prostu, magowie go tam wykorzystywali do celów magicznych i on po prostu dzięki jakiejś inteligencji uciekł stamtąd i udał się na granicę hiszpańską i został po prostu jakby przez Hiszpanię przyjęty z tego względu, ponieważ był prześladowany przez magów, którzy są w północnej Afryce. Dodam, że takich przypadków jest o wiele, wiele więcej. Mógłbym tutaj opowiadać i opowiadać. Mam też przyjaciółkę z Chorwacji, która miała bardzo podobny przypadek ze swoim chłopakiem, który był Hiszpanem i któremu robiono makumbę właśnie z Brazylii. Robiono taką specjalną magię makumby na niego, żeby go po prostu uśmiercić. Z pewnych względów ekonomicznych, chodziło o pieniądze. Nie chciałbym tutaj się wypowiadać na ten temat, ale chciałbym wam, drodzy kochani, powiedzieć, że ostrożnie, miejcie ostrożność, jeżeli zawieracie już jakąś znajomość z ludźmi z południowej lub centralnej Ameryki. Miejcie ostrożność, jak zawieracie znajomość z ludźmi z Afryki, czy macie bliższe relacje nawet z nimi, ponieważ ci ludzie są naprawdę bardzo inteligentni, znają się bardzo dobrze na magii różnego typu. Nie mówię, że to jest jeden rodzaj magii, są różne rodzaje magii. I po prostu trzeba na takich ludzi po prostu uważać, nie przyjmować nic do picia, do jedzenia od tych ludzi. Po prostu musicie sobie to wbić do głowy. Nie przyjmować żadnych pokarmów od tych ludzi, ani żadnych jakichś drinków, które nie są przez was wcześniej skontrolowane.
Na marginesie, drodzy kochani, chciałbym Wam zaproponować odpromiennik Aronit, który jest bardzo zdrowy. To jest właśnie ten odpromiennik. Można go nosić w kieszeni lub można go stosować pod łóżko. Właśnie jest ten, to jest ten odpromiennik. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.